Dopiero w tym momencie, jak już dałem podkład, to widać te takie dziurki, nierówności, ale jak mam być szczery, to w ogóle mi to nie przeszkadza. Czekajcie, może wezmę drugą lampę. Może światło? No, widać niedoskonałości, ale cała jedna puszka mi starczyła na cały dach. Więc to tak zostaje. Czekamy do jutra i jutro otłuszczamy całe auto jeszcze raz i zaczynamy malować detale, lampy i tak dalej. Zrobimy później. No i to zapomniałem pomalować. Może mi jeszcze starczy z tej puszki. No to zobaczcie. Tutaj w jednym miejscu jest taki dołek. O, w tym. I tutaj. Ale. A tam przeżyje. Jak na pierwszy raz, to może być. Zresztą pierwszy i ostatni, bo raczej nie planuję nic takiego więcej robić. Nie uwierzycie, ale znalazłem, bo kiedyś malowałem zaciski. I znalazłem jeszcze trzy farby podkładowe. I odstrzeliłem od progu dwa błotniki. Przedni zderzaczek cały, maska, ten błotnik i też próg. Zobaczymy, jak to wyjdzie pięknie. Najgorsze tak naprawdę elementy. Jeszcze lustereczko zrobiłem. Wyłączę. O. I tak pokażę. Druga warstwa położona. Teraz czekać do 2 dni, aż będzie suchutko, a to podkładam i będzie prezentacja końcowa. Tu bym musiał jeszcze raz pędzlem przejechać. Czy ten dwa.
No to jest efekt dwutygodniowej walki, czyli malowanie wałeczkiem. Myślę, bardzo mi się podoba. Wygląda elegancko. Jeszcze tablice i wycieraczki na szyby. Polecam każdemu, jeżeli macie takiego gruzika, żeby sobie odmalować, pobawić się. Wygląda z 5 lat młodziej. Nawet ten dach źle nawet nie wygląda. I jest tej niedoskonałości, ale